Wczoraj lodu nie było, a dzisiaj lód już jest. Bo widziałem tutaj relacje z nadwody i nie było lodu. No i niestety cieniutki się taki pojawił. A było tylko 2 na minusie, tylko wiatru żadnego nie było. I to dlatego. No, muszę pomyśleć, co robić dalej. Nowaki chyba odpadają. Ten lód nie jest taki gruby. Zapewne dzisiaj zejdzie. Ale niestety nie tym razem. Chyba jadę na Nysę w Nysie, bo nie ma wyjścia. Albo na jezioro jeszcze sprawdzę, któryś co się dzieje. No, można by było zajechać na Nyskę. Dawno tam nie byłem. A jak już tutaj jestem, to co mi szkodzi? Jak widzieliście, na nowakach pojawiła się cienka tafla lodu, chociaż wczoraj jej nie było i miałem nadzieję, że tam powędkuję. Witam Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka i zaczynamy wędkowanie na rzece Nysa w Nysie. Nysa Kłodzka w Nysie. Mam tutaj wszystkie moje rzeczy, które będą mi potrzebne do dzisiejszego wędkowania i pozwolicie, że szybko się rozłożę, wymieszam zanętę i nie będę tego nagrywał. Raczej pokażę Wam tylko, co przygotowałem do wymieszania. Wymieszam to szybciutko, bez nagrywania, z tego względu, że mam dzisiaj na noc do pracy. Straciłem już troszeczkę czasu, od godziny powinienem być rozłożony. Pływa tu pełno kormoranów, jak możecie zobaczyć, co chwilę wyciągają ryby. Do mnie już nie podpływają, bo były z tej strony brzegu. I zauważyłem, że od tego filara tutaj bliżej, w moim kierunku, spławiają się jakieś drobne rybki. Więc mam nadzieję, że są głodne i będą żerowały. O, właśnie teraz się tutaj jedna taka pojawiła dość blisko brzegu. Jak widzicie, kółeczka. I chyba będę tutaj, o, następna. Chyba tutaj dość blisko będę wędkował. Zobaczymy, może będą 2 wędki, może 1. Rozkładamy się i zaczynamy zabawę. Przygotowałem dzisiaj czarny leszcz z number one Genlock i do tego glina, górek, jezioro. Nie mam kleju, bo miałem być na wodzie stojącej, a jestem na płynącej i tak troszeczkę mi się to nie podoba, ale miejmy nadzieję, że uda się złowić coś. Ostatnio jak tutaj byłem, tydzień temu oglądaliście film, był również Przemek. Nie połowiliśmy, bo był bardzo duży uciąg wody. Dzisiaj woda prawie stoi i jest jej o pół metra mniej, więc wydaje mi się, że efekty będą. Trzymam kciuki w każdym bądź razie, żeby chociaż taką małą rybkę złowić dzisiejszego dnia. Tutaj w tym miejscu, i to jest bardzo blisko, bo jakieś 10 metrów od brzegu, 15, dość często spławiają się ryby. O, widzieliście? I rzuciłem tutaj na tą granicę, ale chcę rzucić również troszeczkę dalej, tam jakiś pan wędkarz przyszedł. Ale zobaczę, na razie wędka jest tylko z robaczkami samymi, bez zanęty, bez niczego, będę dopiero mieszał zanętę. Rzuciłem tak na próbę, jak coś się chytnie, to może zostanę tutaj, tak bliziutko. Już mam pierwsze branie na ten pusty koszyk, tylko z 2 pinkami. Zobaczcie, jak szarpie szczytówkę. Delikatnie, bo delikatnie, ale coś tam się dzieje. Widzicie? Czyli ryby dzisiaj już będą, z tego co wiem. I to na tym bliskim takim dystansie. Ale i tak troszeczkę się odsunę na środek. A tu patrzcie, wszystko już przygotowałem. Robaki osobno, glina z zanętą osobno. Będę łączył to w koszyku. I bierzemy się za wyciąganie ryb. Koszyczek, jaki będę używał, jest to zwykły Jackson z kolcami, 40-gramowy, przelotowo w tym miejscu, jak widać. Do tego wisi na krętliku z koralikiem, 3 stoperki long, agrafka taka do przyponów, zaciskowa na gumkę, że nie trzeba wiązać tutaj, tylko się ściąga kiedy się chce i zmienia przypony na jaki się chce. Dość długi przypon, około 60 cm.
o rozmiarze 14 zakończony haczykiem o rozmiarze 18 na cienkim drucie i tak dzisiaj będziemy się bawić. Do koszyka podamy wszystkie robaki po trochu, zalepimy mocno zanętą. I tak właśnie podamy do wody. Chciałem powiedzieć, że ewidentnie idzie wiosna. Jak nic, trzeba płodzić potomstwo. Czyli już będzie ciepło. Teraz tylko się umyć po robocie i założyć gniazdo i zasadzić drzewo. Najgorsze jest to, że miałem jedno branie na samym początku, ale się nim nie interesowałem, bo jeszcze mieszałem zanętę, coś tam nagrywałem, wam pokazywałem i byłem pewien, że będzie się działo dużo. A siedzę już godzinę, zerwałem dwa zestawy, nie miałem już ani jednego brania, a ryby jeszcze troszeczkę się spławiają, ale już nie tak bardzo jak wcześniej. Za to kormorany mają rewelacyjną wyżerkę i tylko widzę, jak przełykają ryby, które wyciągają z wody. Są widocznie te ryby przepłoszone i dlatego nie żerują. Ale poczekam jeszcze chwilę, bo tych kormoranów jest coraz mniej. Już się zdarzają tylko tak pojedyncze sztuki. Myślę, że jak się tak na pół godziny do godziny uspokoi całkowicie z tym ptactwem, to może ryby będą bardziej ufne i podejdą do pożywienia. To będzie ciekawie, jak znowu zejdę na zero. Chociaż mam nadzieję, że jakaś jedna głucha ślepa się trafi. Za dwa dni jadę znowu wędkować i tym razem już pojadę na nowaki albo na topole, bo dostałem zaproszenie też na topole, a będzie tam siedział kolega, na trzy dni jedzie na ujście na topoli, więc jak coś będzie się tam działo, to z miłą chęcią pojadę go tam odwiedzę i się przykleję do jego miejscówki. A fotel, na którym siedzę, to fotel Kuzo Quantum. Mam go już prawie rok czasu i powiem wam, że jestem bardzo z niego zadowolony. Jeżdżę często wędkować, co najmniej dwa razy w tygodniu jestem nad wodą. Nic mu się nie dzieje. Żadnych przetarć, żadnych jakichś elementów, które by się gdzieś tam wycierały, kruszyły, czy coś się ułamało. Nawet powiem wam, że miarka, poziomica, która jest z tyłu, cały czas się trzyma, gdzie w fotelu Kuzo F3 ona odpadała. A mowa właśnie o tej poziomicy i zobaczcie, trzyma się już rok czasu. Posiadam do niego również podnóżek, ale nie mam go tutaj. Został w piwnicy. Wybieram ostatnio takie miejscówki, gdzie trzeba nosić sprzęt ze sobą, a to jest dodatkowy ciężar. A tak naprawdę nie ma tu żadnego błota ani nierówności, gdzie nie mógłbym się rozłożyć. Fotel rozłożymy mimo wszystko na każdym terenie, czy on będzie skośny, czy jakiś taki nierówny. Z tego względu, że każda noga osobno jest ustawiana, jeśli chodzi o wysokość czy długość. Ale materiał po roku użytkowania zrobię wam w jakimś osobnym odcinku. O ile będzie dużo cieplej i nie będę musiał trzymać rąk w kieszeni. Chociaż pogoda dzisiaj zapowiada się bardzo dobra i powiedzieli, że ma być około 10 stopni, piękne słońce, cały dzień, żadnych chmur, to i tak mam za mało czasu z tego względu, że idę na noc do pracy i jeszcze mam tylko 3 godziny wędkowania. Was oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo jak ktoś jest nowy, to fajnie by było, jakbyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę oraz jakiś komentarz. Idę przerzucić zestaw, będę starał się jakąś rybę dzisiaj wyciągnąć. Drugi raz na zero w tym roku. To początek tego roku był o wiele lepszy, a tutaj no to się uspokoiło. Może ryby dopiero się budzą albo poszły na drzemkę zimową, bo nie miały czasu wcześniej.
No, powiem wam, że do połowy stycznia było dość ciepło. Jedynie przymroziło od połowy stycznia do jakieś takie dwa tygodnie były, że się pojawił lód, widziałem, że dużo ludzi na lód chodziło. Ja się trochę lodu boję, chociaż się zastanawiałem nad tym, żeby się wybrać również, bo był już na tyle gruby i jak się przekonałem do tego, żeby jechać, to przyszło ocieplenie i lód już stopniał. Nie do końca, ale już jest cieniutki. Mimo wszystko z samego rana herbatę trzeba popijać, aby nie było mi zimno. A tej herbaty czasami mam i ze dwa termosy, tylko że zapowiadali piękną, ciepłą pogodę i stwierdziłem, że ten jeden termos mi wystarczy, aż zrobi się cieplej, jedynie żeby przetrwać ten poranny przymrozek. A jakby ktoś nie wiedział, to Kuzo produkuje właśnie na nogę D36 takie oto stoliki z parawanem. A najlepsze jest to, że można najpierw kupić sobie sam stolik, a z czasem dokupić parawan, który bardzo szybko można zamontować. I tak to wygląda w całości. W tamtym roku jeszcze z Matrixa zakupiłem sobie pojemniki wraz z taką torbą, która powinna utrzymywać stałą temperaturę, jeśli to będzie zamknięte. I słyszałem, że można wrzucić tam wkłady z lodem do środka. I będziemy mieli latem wszystko ostudzone. Nie będą te robaki się gotować. Jakby ktoś tam sobie wrzucił, załóżmy, jakiegoś jokersa, ochotkę, która nie lubi, jak jest zbyt gorąco. Zobaczcie, jak to już jest zmęczone. Wystarczy umyć porządnie, bo ja to tak zbyt często na tych rybach jestem i zamiast myć i czyścić po każdym wędkowaniu, to stwierdzam, że i tak jadę za dwa dni znowu na ryby, to po co będę to mył, jak znowu się całe upierdzieli. I mimo wszystko, że tak to, można powiedzieć, nie szanuję do końca, to nic się temu pojemnikowi i tym pojemniku mniejszym w środku nie dzieje. Są tutaj trzy mniejsze i jeden duży na zanętę. Często tutaj też ładuję i pelet, i jakieś przynęty innego rodzaju, jak jestem na Method Feeder, a tym razem robaki, zanęta. I tak to właśnie wygląda. Korzystając z chwili, wędka, na jaką dzisiaj wędkuję, jest to Sportex Exclusive Feeder NT Light. Dość drogi kijek, bo kosztuje około 600 zł. Mam go ze współpracy, jaką kiedyś prowadziłem z firmą Sportex. A podłączony do kijaszka jest kołowrotek Okuma Black Feeder. I powiem wam, że jest rewelacyjny. Ma już 3 albo nawet i 4 lata. Nic się kompletnie z nim nie dzieje. Nie przeszkadza mu deszcz, mróz, śnieg, piasek, nic kompletnie. I nie był jeszcze nawet ani razu konserwowany. Ma bardzo czuły hamulec. Idealnie się nadaje pod klasyka, ale to jest rozmiar 4000. Jeśli bym chciał używać do metody, to co najmniej 5 albo 6 tysięcy. Mam nawet rozłożoną matę na dzisiaj. Myślałem, że będzie dużo ryb. Tą matę już wam kiedyś pokazywałem, to jest z firmy Delfin. Kosztuje między 160 a 180 zł. XXL. Bardzo duża, wysokie brzegi, żeby ryba nie wyskoczyła. No i oczywiście zamykana. W środku przykleiłem miarkę i się trzyma. Ma 1,20 m ta miarka, dlatego jak będzie ryba większa, to można tą matę odpiąć z boku, bo jest zapinana na rzepy, i rozwinąć matomiarkę kawałek dalej. Można od razu ryby zmierzyć, nie trzeba wyciągać miarek, które często się gubią, w moim przypadku. Drugie zero, ale nie mam zamiaru się poddawać. Już niedługo wybieram się na kolejne wędkowanie, jednak zmieniam miejsce. Do wyboru mam 3 zbiorniki. Zbiornik Topola, Jezioro Nyskie i Nowaki. Może dostanę jakąś wiadomość, gdzie coś się zaczęło dziać. Pakuję sprzęt i uciekam już do domu. Widzimy się za tydzień o godzinie 16:00. Do zobaczenia!